Dawno temu, w odległym królestwie zwanym Simlandium, istniały 4 magiczne gry, które wprowadziły ludzi we wspaniałe światy symulacji. Pozwól mi opowiedzieć Ci baśń o tych grach. Subskrybując, możesz być zawsze na bieżąco z moimi najnowszymi treściami, odkrywać ciekawe informacje, dowiedzieć się czegoś nowego i nie przegapić żadnej przygody, którą dla Ciebie przygotuję. Lajkiem wyrażasz mi swoje wsparcie i pokazujesz, że moja praca ma znaczenie, a komentarz to okazja do podzielenia się swoją opinią, uwagami lub po prostu wprowadzeniem do naszej wspaniałej społeczności. Pierwsze było Sims 1, w którym mieszkańcy Simlandii odkryli tajemniczą moc tworzenia i kierowania życiem swoich małych simów. Jakby przez czar mogli projektować i budować wspaniałe domy, tworzyć piękne ogrody i dekorować je jak tylko sobie wymarzyli. Mogli również poznawać innych simów, zakładać rodziny i zarządzać ich codziennym życiem. Było to jak sen w rzeczywistości, gdzie Simlandia stawała się nowym domem dla tych, którzy pragnęli niezapomnianych przygód. Jednakże jak w każdej baśni, magia w końcu ewoluowała i nadszedł czas na kolejny rozdział. A było nim Sims 2. W tej grze na Simy czekały nowe możliwości i fascynujące historie. Teraz mogli oni tworzyć jeszcze bardziej realistyczne postacie z własnymi cechami i wyglądem. Mieszkańcy Simlandii mogli zanurzyć się w bogatych narracjach, rozwijać karierę swoich Simów i odkrywać tajemnicze miejsca. To było jak przeniesienie się do innego wymiaru, w którym każdy Sim mógł odkryć swoje przeznaczenie. Ale jak w każdej baśni, magia była nieustannie rozwijana. Sims 3 przyniósł jeszcze większy świat do odkrycia. Teraz Simlandia była pełna otwartych przestrzeni, z łąkami, plażami, górami. Simy mogły podróżować po tych wspaniałych miejscach, poznawać nowych Simów i doświadczać emocji, które jeszcze nigdy wcześniej nie były dostępne. Czas płynął dla nich w rzeczywistości, a ich życie było pełne niespodzianek i wyzwań. Wreszcie nadszedł czas Sims 4, najnowszej odsłony tej baśniowej serii. Ta gra wprowadziła nowe narzędzia, by jeszcze bardziej personalizować swoje Simy i ich otoczenie. Każdy detal był w rękach graczy, od kształtu nosa aż po kolor tapet. Oprócz tego Simlandia stała się jeszcze bardziej interaktywna, a emocje Simów miały większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Można było eksplorować niesamowite historie, budować swoje marzenia i realizować największe ambicje. I tak w Simlandii baśń o Sims trwała i trwa nadal. Każda gra wprowadza nowe możliwości, by podróżować do magicznych światów i kształtować życie Simów. Kto wie, jakie przygody czekają w przyszłości. Jedno jest pewne, ta baśń nigdy się nie skończy, a Simlandia będzie zawsze miejscem, w którym nasze marzenia stają się rzeczywistością. I tak, drogi podróżniku, nadszedł czas, aby opowiedzieć Ci o zakończeniu tej baśniowej przygody w świecie The Sims. W Simlandii, gdzie magia i marzenia płynęły wzdłuż każdej pikselowej nitki. Wszystkie 4 gry Sims łączą się w jeden wspaniały finał. Mieszkańcy Simlandii osiągnęli niezwykłe cele, a ich historie przewijały się przez wieki. Wraz z nadejściem Sims 4 Simlandia osiągnęła harmonię i równowagę. Simowie zbudowali niesamowite miasta i osiedla, w których żyło wiele pokoleń. Stali się mistrzami swoich dziedzin, rozwijając talenty i zdobywając sławę. Domostwa Simów promieniały radością i miłością, a przepiękne ogrody kwitły jak rajski zakątek. Z każdą kolejną generacją Simów historia Simlandii bogaciła się. Simy przekazywały mądrość, troszczyły się o przyszłe pokolenia i zachowywały spuściznę swoich marzeń. Nowe technologie i odkrycia zaskakiwały Simów, ale oni nigdy nie zapominali, że to wspólnota i więzi między nimi były najcenniejsze. Jednakże, jak to bywa w baśniach, czasem pojawiają się zmiany. Po długich latach harmonii zaczęły pojawiać się chmurki niepewności nad Simlandią, ale Simy, które nauczyły się radzić sobie ze wszelkimi przeciwnościami, nie poddawały się łatwo. Zjednoczyły się, aby stawić czoła tym wyzwaniom i ocalić swoje magiczne królestwo. I tak, w wielkim finale Simlandia stała się jeszcze potężniejsza. Simowie z różnych epok, z różnych gier złączyli siły, aby walczyć o swoje wspólne marzenia. Przywrócili równowagę i harmonię, ucząc się od siebie nawzajem, dzieląc się doświadczeniem i pokonywując trudności. Na koniec Simowie zrozumieli, że prawdziwą magią była przygoda, którą przeżyli. Niezależnie od tego, czy byli to pierwsi mieszkańcy Simlandii z Sims 1, czy świeżo upieczeni Simowie z Sims 4. Ich historie splatały się w magiczną sieć, która przetrwała przez lata. I tak, drogi podróżniku, baśń o Simsach dobiegła końca, ale jej magia trwa nadal w sercach tych, którzy odkryli Simlandię. Niech ta opowieść przypomina nam, że w każdym z nas drzemie moc tworzenia i marzeń, które mogą stać się rzeczywistością, gdy tylko uwierzymy w siebie. Zakończmy tę baśń z uśmiechem na twarzy i nadzieją w sercu. Simlandia czeka na kolejne przygody, na nowe historie do opowiedzenia i na marzenia, które czekają na spełnienie. Niech ta baśń nigdy się nie skończy i niech każdy Sim odnajdzie swoje szczęście w tym niezwykłym świecie.